radny Jacek Łuba. Proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Jeżeli to jest temat, którego nie powinienem poruszać w tym punkcie, to proszę mnie poprawić, dobrze? Bo nie wiem, nie mieliśmy tutaj podobnych tematów. Być może jest to temat też na komisję, ale ja mam takie ostatnie już pytanie do państwa urzędników. Czy my jako miasto to możemy wyznaczać strefy handlu w miejscach, w których nie uchwalaliśmy tej strefy? Bo ja ostatnio sobie przejrzałem te strefy, które myśmy przyjmowali chyba w 2019 roku. Ja tam nie znalazłem takiej strefy, która by mówiła, że handel można prowadzić na terenie parkingu na ulicy Prądzyńskiego. A poruszam ten temat dlatego, gdyż ja na początku myślałem, że to jest jakiś epizodyczna sprawa z tym handlem, ale byłem tam, ostatnio odwiedzam tam regularnie jeden sklep, a w tym wypadku niestety zaczepiły mnie jeszcze osoby z innych lokali, które są umiejscowione w budynku naprzeciwko tego ryneczku tak zwanego, który teraz mamy na parkingu przy ulicy Prądzyńskiego. No z racji, że tam się pojawią w sobotę, no to trochę się nasłuchałem. No i nasłuchałem się, wręcz przedsiębiorcy przynosili mi zestawienia utargów, zestawienie takich utargów z tego i spadły im o połowę. I teraz jest pytanie, bo czy my, jeżeli ja nie mogę mówić o tym w tym punkcie, to proszę, panie radny, myślę, że to jest sprawa organizacyjna rady. Ja panu nie przerywam i słucham, bo też zaraz zabiorę głos na ten temat. Dobrze, bo jeżeli tak by było, to proszę mi poprawiać. Ja uważam, że my, a jeżeli się też mylę, jeżeli pominąłem jakąś uchwałę, ale wydaje mi się, że myśmy przyjmowali taką, rozszerzaliśmy te tereny handlowe kiedyś chyba o teren na ulicy Zawadzkiego, o te miejsca parkingowe i to była jedyna uchwała, jaką my wtedy podjęliśmy, inne nie znalazłem. I tam to tam nie ma. No nie wiem, czy my mamy prawo, znaczy my w sensie jako miasto, bo my jako rada tego nie zrobiliśmy, żeby była jasność, tak? To jest pytanie do urzędników. Czy my możemy sobie tak wprowadzać strefę handlu w miejscach, gdzie tylko sobie tego życzymy? No ku chyba niezadowoleniu mieszkańców, no bo szanowni państwo, to tam nie ma jak zaparkować, bo tam cała jedna strona parkingu jest po prostu zajęta przez handel taki obwoźny. Ja tam jakiegoś zainteresowania wielkiego też nie widziałem tym wszystkim, no ale niestety cały teren parkingu jest zajęty. Powiem szczerze, z tego co wiem, to naprawdę poirytowaliśmy nie tylko osoby handlujące w tych handlowcach, kupcach, ale też osoby, które handlują w hali targowej Fenix, ponieważ ten cały ruch i parking przeniósł się na ich parking, który w tym dniu jest bezpłatny i wiadomo, że część tych ludzi po prostu stawia tam samochody, niekoniecznie są ich klientami. I wydaje mi się, że jest to trochę nie w porządku i nieuczciwe. Jeżeli mamy uczciwie do tematu podejść, to uważam, że powinniśmy wrócić do jakiegoś rozszerzenia. Jeżeli urzędnicy mają taki pomysł, żeby rozszerzać tę strefę handlu, to chyba warto zapytać radnych i żebyśmy my podjęli taką decyzję, czy taka strefa w tym miejscu powinna się znaleźć. W tym wypadku powiem państwu, że no, nie wiem, kto jest entuzjastą tego pomysłu, ale no jakby ja spotkałem osoby, które są niezadowolone, więc jeżeli są tu jesteś entuzjaści, to proszę podnieść rękę, a jeżeli nie i nie mamy do tego żadnego umocowania prawnego, to bym wnioskował, żeby jednak ten handel w tym miejscu, jeżeli on jest legalny, to podjąć uchwałę, a jeżeli to jest nielegalne, to po prostu natychmiastowo się tego pozbyć, tak? Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie wiceprezydentki. Jeśli chodzi o tą petycję i skargę handlowców, w ogóle tych właścicieli lokali przy parkingu na Prądzyńskiego w związku z od kilku tygodni, tak naprawdę od czterech chyba, trwającym tam handlu w tym miejscu i zabieraniu tak naprawdę tych pół tego parkingu. Tutaj bardziej trzeba było się spytać o kwestię tego prezesa OTBS-u i pana prezydenta. Z tego względu, że to z inicjatywy pana prezydenta powstała ten pomysł zrobienia tego ryneczku. Natomiast całą sprawę logistyczną przeprowadza OTBS. Więc
U nas w wydziale tak naprawdę wiemy, że to jest i w porozumieniu z OTBS-em, w jaki sposób przy tym chodzimy i robimy te sprawy związane z obsługą tego całego ryneczku. Natomiast cała otoczka i to, co cała inicjatywa jest wyszła od pana prezydenta, żeby ściągnąć do miasta tak naprawdę coś innego niż na rynku i dać na rynku, który jest na Zawadzkiego w niedzielę i w niedzielę we wtorki. Miały tu być towary regionalne. To miało być typowo taki handel regionalny, produktami regionalnymi, których nie ma w niedzielę i nie ma we wtorek na rynku normalnym. W chwili obecnej nie wiem, jak tam się to odbywa, czy nie zgłosiły się te osoby, które miały być pierwotnie na tym, jak to było dla nich przeznaczone. Więc no, w tej chwili tam się odbywa handel rzeczami, towarami spożywczymi i spożywką, kwiatami, ale sezonowymi. Więc tu kwestia, jest tylko bardziej kwestia nie tyle handlowców, że im się nie podoba sam handel w tym miejscu, tylko to, że zabierane są miejsca parkingowe i według ich oceny nie mają możliwości ściągnięcia większych klientów do swoich lokali. To jest tak naprawdę największa bolączka handlowców, tak? Bo w swojej skardze na samym końcu napisali, że oni wcale nie są, jak to się mówi, przeciwni temu handlowi, tylko nie w tym miejscu. A na chwilę obecną, no, w drugim miejscu miasta nie ma takiego miejsca, w którym można było ten handel przenieść. No, jedyna możliwość to w ogóle zrezygnowania z tego, tak? Proszę, panie radny, ja mam do pana prośbę, żeby tam... Krótko się odnieść do tego. Tak, ja krótko. Ja się spytałem nie o to, czy co sądzą tam ludzie, bo wiemy, co sądzą, tylko i wiemy jakby dobrze, że prezydent, to decyzja prezydenta, tylko moje pytanie brzmi, czy my, czy pan prezydent, czy osoba, która zdecydowała, czy ma prawo decydować o tym, żeby zamykać parking i robić w tym miejscu handel? Bo ja panu powiem, przed chwilą przeczytałem jeszcze raz tą uchwałę i mamy tam bardzo dokładnie określone miejsca do handlu w tej uchwale. Jeżeli to nie ma najmniejszego sensu, bo państwo podejmują te decyzje samoistnie i samodzielnie, bez decyzji rady, to po co my podejmujemy te uchwały? My mamy nawet tam dokładnie zapisane, że murek między handlowcami a parkingiem jest dozwolony do handlu. To jest bardzo precyzyjnie określone. W takim wypadku moje pytanie brzmi miało i odpowiedź powinna być krótka. Możecie państwo lub nie możecie? Dziękuję, panie radny. Proszę, ewentualnie tutaj są sprawy związane, które nurtują pana radnego na piśmie. A tak jak powiedziałem, my na najbliższej sesji zajmiemy się tą sprawą, panie radny. Gwarantuję panu i rada się na ten temat wypowie. Ja przepraszam, no ale jest tutaj mecenas. Przecież to chyba jest proste. Nie wiem, wydaje mi się, że takie rzeczy nie podlegają jakiejś dłuższej dyskusji. Proszę, panie mecenasie. Odpowiedź powinna być krótsza niż pytanie. Tak, tak jest, bo my robimy z tego sprawy różne, których nie mamy w porządku obrad. Panie mecenasie, krótko. Wolałbym nie odpowiadać, najpierw nie zapoznawszy się z tymi uchwałami, bo ich nie pamiętam. Natomiast taki jest, jak pan mówi, pan radny, że to radni decydują, na jakim obszarze jest możliwość prowadzenia handlu.